<noise> Dzień dobry serdecznie witam dzisiaj na wesoło bo pogoda jest fajna przyjemnie cieplutko można sobie posiedzieć na tarasie no tak dla żartów to powinien taki zareklamować taką piankę do golenia że się dobrze pieni Puchnie normalnie ta pianka w oczach, aż brodę całą zasłania. potem tą żyletkę można elegancko się śmigać bez użycia wody. No ale dzisiaj nie będziemy o piance do kolenia rozmawiać. Tylko powiem o, <laughs> przepraszam, o takim dziwnym teraz trendzie, jaki ja zauważyłem. Dotyczy to tylko i wyłącznie mojego kanału, bo o tym ja tylko mówię że taki jest taki nowy trend na, na tej naszej platformie, że miałem takich przypadków gdzieś już około co najmniej 30. <laughs> na czym to polega? Takie dziwne zachowanie i to będzie dotyczyło kanałów czy to zachodnich, czy to naszych, także to taka, jakaś taka nowa moda jest i to również dotyczy to wszystkich tych kanałów, które mają te swoje suby zakryte lub nawet odkryte. Pojawia taka e, zabawa, zabawa włowców subów. I to wygląda tak, że e, jak oczywiście ja mam takie powiadomienia jeszcze, że jest nowy subskrybent. No, pojawia mi się tam taka informacja. No, oczywiście e, ta osoba daje to, co należy. Oczywiście tam supek się podniesie. No, więc ja potem sobie sprawdzam. No, oczywiście on nie wchodzi w żaden nasz film kompletnie. Żadnego filmu naszego nie komentuje, nie ogląda. Tylko tyle, że dał właśnie to, co się należy. No to ty, ty jako z ciekawości, wchodzisz na jego kanał i jeżeli nie będziesz wiedział o co chodzi, no to obejrzysz jego jeden lub dwa filmy i zostawisz u niego również to, co się należy. Jeżeli ma nawet te odkryte swoje subskrypcje, no to wtedy sobie sprawdzasz i cieszysz się, że ono faktycznie zasubskrybował. No ale okazuje się, że to nie jest takie hopsiop i takie łatwe i takie czyste zagranie. No bo niestety dana jakaś ta osoba, czy ona będzie miała takie odkryte czy zakryte, w tym naszym całym gąszczu tych wszystkich ludzi, dziesiątków, setek, tysięcy tych osób, które prowadzą te kanały, on. Tego subika wycofuje. No, oczywiście nam ubywa, ale my w tym gąszczu naszych subskrybentów dalej nie wiemy, kto nam uciekł. No, także trzeba tutaj uważać na takie, właśnie, dziwne zagrywki, bo to jest bardzo teraz modne. I najlepiej, jeżeli coś takiego się pojawi i zobaczycie, że nie skomentowała dana osoba waszego w ogóle filmu. To w ogóle nawet nie wchodźcie w jego kanał, nawet sobie czasu nie poświęcajcie, żeby marnować na jego kanał. Po prostu odpuśćcie to i tak wiadomo, że ta, ta subskrypcja nam zaraz, za jakiś czas ucieknie. Także to jest takie moje spostrzeżenie. Na kanale właśnie miałem już takich tyle, już właśnie przypadków. Także no, zabawa jest przednia, też już przestałem w ogóle na to reagować, bo to nie ma w ogóle sensu. Pogoda wspaniała. Jak powiedziałem, że wiosna u mnie jest dosyć też ciekawa, bo tutaj bardzo jest dużo świerków, daglezji, bardzo dużo brzus, no i one teraz strasznie pylą. No i wszędzie na tarasie, na fotelach i w mieszkaniu jest taki żółty pył. No to jest taki właśnie potężny minus. Jak się mieszka właśnie blisko lasu, również osoby, które są uczulone na wszelkiego rodzaju takie pylenie drzew, no również, no miałyby tutaj dosyć duży problem, no bo niestety, aż jak zawieje tym wiatrem, to widać takie żółte tumany jakby tego kurzu, tych, tego pylenia, tak jakby piasek przemieszczało, przemieszczało w powietrzu. Także to takie ciekawe zjawisko jest tutaj u mnie. No. Także tutaj tak to wygląda. No ale jest, są plusy, takie, że jest, są roślinki, są drzewka, są ptaszki, wszystko ładnie śpiewa. Można tutaj wypocząć, jest bardzo przyjemnie. Także to dzisiaj takie moje było krótkie pitu-pitu. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za poświęcony mi czas. A kto wytrwał do końca, to jak zawsze mówię: dziękuję i że wytrwałeś. O, miczka, kotuś. Co ty masz na wąsie? Pokażę mojego kota, może uda mi się go złapać. Chodź, 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 Miciusia, Miczka. O, nawet kot nie chce ze mną gadać. Uciek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Dobrego humoru wam życzę. Pianka do golenia dla mężczyzny jest najlepsza. Goli i tak goli, że niedługo bez żyletki taka pianka będzie. Goli, Ciebie pali włosy do skóry. Trzymajcie się, cześć.